Radio Kraków. Że pewne produkty, ich przepisy się nie zmieniły, natomiast produkty, tak i. i ta mąka, którą stosowały nasze babcie, nawet nasze mamy w naszym dzieciństwie, to już nie jest ta sama mąka. Cukier to nie jest ten sam cukier, ponieważ jak on rósł kilkadziesiąt lat temu, to nie był, nie był zraszany taką ilością pestycydów i różnych środków ochrony roślin, jak jest teraz. Także to już nie jest ten sam cukier, chociaż przepis został ten sam i my się staramy. Oprócz tego kuszą nas gotowce, tak zwane, czyli gotowe pierogi, gotowe uszka, gotowy barszcz. Nas to kusimy, tak gonimy, że sobie myślimy, że no ale przecież co nam co tam yy, yy, możemy możemy pójść czasem na łatwiznę no czasem możemy, ale myślę, że, że tak się już zdarza, że kupujemy gotowe rzeczy i je potem odgrzewamy. Yy, oprócz tego yy, też jest taka yy, nie do końca może yy, yy, ta, ta świadomość, że, że pewne rzeczy po prostu są szkodliwe, czyli na przykład mąka pszenna, biała mąka pszenna, biały cukier, to są szkodliwe rzeczy i biała sól ważona, więc, więc w przepisie mamy sól, natomiast jeżeli wybierzemy do tego białą sól ważoną, to ona nie jest zdrowa. Jeżeli wybierzemy na przykład sól kładawską czy, 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 yy, czy sól himalajską, to ona jak najbardziej dostarczy nam jeszcze przy okazji mikroelementów. Także tutaj są te nasze wybory, że jeżeli my robimy, to możemy yy, wybierać zdrowsze produkty, to samo warzywa. Mamy tutaj yy, dużo warzyw, na przykład przygotowujemy potrawy z kiszonej kapusty, z buraków. Od nas zależy, po jakie buraki, czy z supermarketu, czy od jakiegoś rolnika sięgniemy.